Mijając kolejne miejscowości, patrzę przez okno, widzę, jak bardzo zmieniła się Polska. Jak bardzo dzieciństwo mojego synka różni się od mojego. To jego pokolenie będzie się uczyło w nowoczesnych szkołach i nowoczesnych uczelniach. Być może na tym boisku mój synek rozegra swój pierwszy mecz. 10 lat temu podejmowałam pierwszą ważną decyzję w moim życiu. Pierwszy raz zaufałam politykowi. To on przekonał mnie, że Polska powinna być w Unii. I nie zawiodłam się. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję bardzo i cieszę się, że się nie zawiodłaś.